5 sposobów na bawi i uczy. Kapsułka to pojemnik. Seba? Każdej nawet najmniejszej noże czai się lewy lifehack. A jeżeli on się czai, to zostanie wyczajony. A od wyczajania to jest towarzysz Bajon i towarzysz Radziwoń. Oglądajcie dzisiejszą Ligę Ochrony Lifehacków, bo będzie się działo. Gdybyś przez przypadek przy jedzeniu arbuza albo przed jedzeniem arbuza miał paczkę Pringlesów, to se może zrobić Pringlesową dziurę. Ale to nie jest takie głupie. Wygląda ładnie, można pokolorić sobie później, pomaszować na talareczki. A środek możesz zalać na przykład tequilą. To chciałem powiedzieć wódą, ale tequila brzmi tak fancy. Ej, tequila. Panie Sebastianie, mam lifehack, z którego ty ucieszysz się najbardziej. No tak, jest jedno jedzenie, drugie jedzenie. Właśnie o to chodzi. I zróbmy tak. Jak widzieliśmy na filmie, potrzebna jest truba po Pringlesach. Na oryginalnym filmie nie było wiele widać. Jak to będziemy wciskać, czy tu się zbierze powietrze, ciśnienie, Stefan wam powie i dalej nie wciśniemy, więc sztaba te powietrze trzeba jakoś... Ale te dziurki łatwo idą. Z której strony według ciebie lepiej wejdzie? Czy z tej, czy z tej większej? A tu nie z dwóch trzeba? Nie, tam było z jednej ukrainy. Z tej. Chyba ten plasterek będzie sztaba już dla ciebie. Ten? Dziękuję. O, dobra. Tu zrobię coś takiego, tylko na potrzeby filmu, sztaba. Aha, żeby łatwiej ci było wcisnąć, tak? Żeby to nam lepiej stało po prostu. O! Łatwo wchodzi, czy się męczysz? No nie zatykaj dziurek! Nie zatykam. Łatwo na maksa. Jestem na drugiej stronie. Tak szybko? Ja no. Nie zdążyłem pierdzielić. Ty banał. I co, wyciągam? Znaczy, no widać, że jest zaokrąglony, no. Kurde, to trzeba było zrobić na wylot, byłoby lepiej, mówię ci. Wyszedł! No, po to są dziury. Ty, kawałek był niezły. Ten ale arbuz co, jest mam jakiś... Mam wrażenie, popatrz, on jest taki już przeleżały. Przeleżały arbuz. A. Ja wiem, po co jest ten pomysł. Ja wiem, po co ludzie tak robią, ale z nas są barany. Po co? Popatrz, załóżmy też, że ten arbuz jest bardziej świeży, bo widzisz, on jest już taki... A mamy drugiego arbuza? Tak, mamy drugiego arbuza. Daj drugiego arbuza. Ale czekaj, chcę ci wytłumaczyć, po co jest ten pomysł. No. Babka wycina taką dziurę za pomocą Pringlesów, tak? Ma wazon. Jesteś blisko. Wyciąga tu tego arbuza, kroi na plasterki, a tutaj wlewa alkohol i jest drinuś. Alkohol? Alkohol. Ty, ale gdybym nie rozwalił tego do końca, to naprawdę mógłby być wazon. No tak! Powiem ci, no, ale popatrz, ma już inną strukturę ten arbuz. No i teraz, wkręcasz to. No dobra. Czy idzie? Idzie, no patrzcie, dwoma palcami. Kurda, wygląda trudniej, nie? Ale wszedł do końca. Fizyka. Teraz powinienem to zatkać, chyba. Tak, bo wykonałem taką, zrobiłem tam... I teraz podciśnienie zrobisz. No i teraz może tak wyjdzie. Bo tam na dole trzeba po prostu chyba go przekręcić. To chyba trzeba by na wylot. Wiem, jak to przekroję, to będę w połowie tej puszeczki, więc to będzie na wylot, więc na pewno będziemy mieli w środku. No to dawaj, no to zobaczymy. No to... Myślisz, że tu będę? Aha. O, czuję, że mam puszkę. Proszę cię, obróć. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. Idzie. Jest. Czekaj, czekaj. Czekaj, ciągnij tak, żeby nie zerwać. O, już się zerwało. I teraz plastereczki. Seba, kupiłem mini arbuziki. Jak, ale takie malutkie są. Tak, malutkie już obrane, spróbuj. Nie ma opcji, nigdy nie widziałem takich biedronce. Mm. Ale lepciutko smakują chipsami. Mhm. Ale widzę tylko zastosowanie takie, że przychodzi do was narzeczona, wydajecie jej takie okrągłe, bo już zmierzyliśmy to i mówicie, że mini arbuziki pozwoliłeś sobie obrać. Tak. Działa, zróbcie dziurę z tyłu. Możecie robić, chociaż nie wiem po co. Jak a takie rzeczy, sprawdzić. Jak niecodzienne miksy, oczywiście zapraszam na kanał Pobite Gary, bo tam się dzieje kulinarnie odlot. Mam coś jednocześnie i dla babek, i dla facetów. No bo mam tutaj sposób na prostą maskę oczyszczającą pory. A dlaczego dla facetów? Bo jest na bazie kleju PVA, czyli tak wiesz, majsterkowo. Węgiel aktywowany, czy tam aktywny. Klej PVA, mieszasz. Twarz, czekasz, ściągasz. Ten klej na twarz nakładać będziesz ty. Nie. Ten klej na twarz będziesz nakładać ty mi.
No to lecimy. Tak, nie lecimy, panie, bo to jest w kapsułkach. Bierz kapsułki i wysypuj. Ile? Na oko. No trochę tam dziabnęli, nie? Jak ty to zrobiłeś? Ale czarne jak smoła. Ty! O cholera. To było tak czarne, że myślałem, że były czarne kapsułki. One są przezroczyste. Ty, ale ty to otworzyłeś normalnie, czy złamałeś? Jak złamałem? Co, ty nigdy kapsułki nie otwierałeś? Mm. Te kapsułki są z dwóch części sztaba. To się po prostu otwiera, o. No widzę, ale nie mogę, patrz, ja nad pierwszą walczę. O! Aha! Pięć sposobów na... Bawi i uczy. Kapsułka to pojemnik na sproszkowany farmaceutyk, cokolwiek to brzmi, które składa się z dwóch części, jednej mniejszej, drugiej większej, ponieważ muszą w siebie wejść i stworzyć właśnie kapsułkę. Dobra, strasznie. Może zróbmy to na rękę, sztaba, boję się o twoją twarz. Okej, okay. Czy ktoś z was ma wągry na rękach? Na rękach, myślę, wągry na rękach. Pokaż, a może ty masz? Dobra, patrz, lecimy teraz, kleju. Ile dobra. Go? Zobacz chociaż nie, tam. Nie, to jest tak, że teraz go mieszaj. Teraz go po prostu mieszaj. I on ma mieć, on nie ma być za czarny. Tam było więcej białego niż tego czarnego. Co to jest? Widzę, człowieku, to jest tak dobry klej, że mi pędzel wessało. No jest dobrze, popatrz, oni mają taką konsystencję. Tak? A nawet czerniejsze mieli, to może więcej tego damy jeszcze. Czy jeszcze tam masz coś do jak mamy jasną, to znaczy, że masz szansę się bardziej skleić, nie? Dlatego chcę więcej tego. To dawaj. Kurde, taki troszkę kleisty się robi. Ty klamer, bo tu lustra nie mamy. Mógłbyś teraz tak, skończyć na się twarzy? Tak, wiedziałem, że chciałem to powiedzieć. Skończę na twarzy. Znaczy, byś zaraz skapnie tutaj. I cienka warstwa, tam babka mówiła... O kurde, że... czekaj! Łap pędzel! Masz drugi! Jak ci, ale to był, czy to miałeś? Idealnie ci spłynął po nosie, tak, i się odkleił do miski. Ja myślę, że my trochę przegięliśmy. Nie, inaczej, jak mnie zacznie coś spędzić, to wtedy zaczniemy się myć. Ty, przez to, że masz te jakieś takie zalążki brody, to prawie cię nie mogłem zamalować. A few minutes later. Ja tutaj widzę dwie rzeczy, które musimy sprawdzić. Po pierwsze, czy usunie wągry, to jest przede wszystkim. I czy będzie tak łatwo schodzić jak na filmie. Tak, to jest to najbardziej to jara. Jest coś tak do mnie ustawiasz. Żebyś prosto ściągnął, nie? Człowieku, czy ta kobieta na filmie prosi trzy osoby do ściągania? Nie patrz tymi oczkami no, na mnie. No ma lustra, my tu lustra nie mamy. No to zacznij chociaż. Mogę iść po lusterko małe. Tak, bardzo cię proszę. Dobra. O, pokaż. Andrzej! Pokaż co się dzieje. Nie, muszę z drugiej strony walnąć. Weź najpierw jedną stronę ściągnij. Ja pierdziu, jak bubcia nie ma w ręce. Ale jesteś gładki sztaba, zaczynam cię zazdrościć. A ty na całą głowę możesz sobie to walnąć. Rzeczywiście. Śmialiśmy się, troszeczkę nie dowierzaliśmy. Działa dla babek i nie tylko dla facetów. Jesteśmy zdziwieni, ale chyba zaliczamy. Ale ostrzegamy. To nie jest pomysł sprawdzony pod kątem sanepidu BHP. No i kochani, przerwy, które lubicie. Lubicie, ponieważ dostajecie od nas wszelakie dobra. A jakie jest dobro sztaba w tym miesiącu? Jest dobro materialne w postaci, uwaga, konsoli PlayStation 4. Bardzo prosty temat, jeżeli jesteś naszym subskrybentem, bo konkurs jest dla osób subskrybujących kanał. Klikasz dzwoneczek, sprawdzasz, czy go masz. Pierwsze masz za sobą. Drugie, udostępniasz ten film w swoich social media, Facebook, Instagram, co tam lubisz, co oglądasz. A na końcu wpiszesz w komentarzu, co chciałbyś, żebyśmy nagrywali, tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli was odnaleźć i mówiąc tak brzydko, wylosować. Super na sznurówka. Super, co ty, R nie wymawiasz? Super na sznurówka, który nie da się rozwiązać, okazuje się być prostym problemem, jeśli masz wsówki. Dwie wsówki. No wygląda prosto. Ale wygląda tak niesamowicie, bo myślisz sobie, jak rozwiązać super? Dwie wsówki. I to jest taki prawie że imprezowy trik. Następny lifehack chciałem wam pokazać, który jest według mnie bardzo, bardzo przydatny. Zobaczymy, czy zadziała. Mamy moje nieśmiertelne buty, które występowały już w różnych naszych odcinkach. Możecie sobie zobaczyć, oglądając wszystkie po kolei. A, coś i tutaj się dzieje. Jest już super. I teraz tak. Tak jak widzieliśmy na filmie, za pomocą wsówki do włosów można rozwiązać taki super. Normalnie palcami, to wiecie, próbujecie paznokciem gdzieś podważyć, denerwujecie się, a tutaj w 2-3 sekundy ciach, podobno można. Wsówki przygotowane już w bucie. Weź jedną. O. I teraz drugą. W drugi ten. Czekaj, to tak powinno. I trzeba rozciągnąć to.
No. Ja sobie to zrobię tak, żeby to sobie zrobić tak. No idzie. Ty. Idzie. Ale łatwo. Idzie, ale teraz ty zrób supła, który uważasz, że jest supłem standardowym. Nie, no takie, co ci się po prostu zrobi, jak robisz, nie? Tak o. Zaciśnij dziada, ale tak zaciśnij, żeby był taki dziadu. Tylko ja miałem wrażenie, że na tym Five Minute Craft, ten węzeł był taki, wiesz... No, ale my mamy taki... Taki od niechcenia zawiązany. Festowy mamy węzełek. O, coś przyciągnąłem. Nie wiem, która to druga strona, ale zaryzykuję, że to jest to. Dobra, okay. Jak saper. Patrz. Kurde. Ło, kurde. Ale nie spodziewałbym się, że tak łatwo, inaczej, bo naprawdę docisnąłem. Jest problem, żeby to wsadzić, ale są nieraz takie, wiesz, który jest najgorszy supeł? Najgorszy supeł jest tak, jak masz taki supeł i to ci wszystko zmoknie. I to jest mokre. Mokry nie supeł. Możesz tego rozwiązać, ale to działa. Wyobraź sobie, że masz super zrobione tipsy. Wiem, że w tej masce nie jest ci się ciężko wyobrażać. Ja już czuję, że mam. Wiesz, tam hybryda, nie hybryda. Tak, ale za grube cebulion. Tak, i mówisz, nie, no nie mogę tego skrobać, bo mi brokat odpadnie. Tak, tak. To robisz coś takiego, ja ci powiem. A jakby to jakoś skomplikować? I zaraz zrobisz samo rozwiązujący się supeł. Ty, w ogóle jaki ładny. Ty, ale to na pewno ma jakąś nazwę. No i dobra, cwaniaczku, bo masz... No, no daj, daj mnie, Po pijaku raczej masz takie, nie? O nie, no możesz mieć nawet jeszcze gorsze. Turbo węzeł. No inaczej, no słuchajcie, klamer jednak jest silny chłop, no jak zacisnął, to zacisnął, no. Tak, zaciśnięte, no. Nie wiem, czy węzeł dobry, ale zaciśnięte. No i teraz tak, biorę sobie, o tutaj sobie wsadzę. O proszę, jest jedna wsadzona. I na przykład jest tak zamotany, mówię, nie wiem gdzie wsadzę, to po prostu strzelam, nie? O Andrzejku, coś się dzieje! Coś się dzieje, popatrz! No i teraz już się możesz rozplątać. No nie gadaj. A pierdele. Nieważne jaki supeł. Zwykły, klamerowski, gordyjski czy psychicznie chory. Dwie wsówki i rządzicie. W 100% zaliczone. Będziesz robił? Szczerze? Zdecydowanie. Słuchajcie, patent uznajemy wspólnie za zaliczony. Tak. I podpowiem, jeżeli macie problem z takimi supłami, warto sobie tutaj chodzić z dwoma wsówkami nie, zawsze. Żeby nie było przesytu formy nad treścią, to jeden. No, tak. Jest jeszcze, nie? I macie takie zapasowe rozwiązadło. No i tyle. Wypas. Ale działa, jest szok. Lecimy. Działa. Nie wiem, dlaczego to wybrałem, bo do czego to mi się przyda, to też nie wiem, ale wygląda ciekawie, bo prosto. Zobacz, dwa druty i dwa ruchy i jest pętelka bez dotykania, bezdotykowe pętelki. A taki ostry się tworzy, takie jak są te zasieki takie. Czy pójdziesz ze mną stworzyć bezdotykową pętelkę? Bezdotykowa pętelka raz robi się. Więc temat jest taki. Przydatne do łączenia dwóch przewodów. I teraz temat jest taki. Chciałbym, żebyś to robił ze mną, bo będę robił to pierwszy raz w życiu i wygląda to na proste, ale wiem jedno. Jak znamy życie, nie jest proste. Tak, tak? Że to trzeba tutaj pewnie pod spodem, a tu... Tam były takie troszkę mniejsze. To było coś takiego, tak? Mi się wydaje, że jeden zachodził na drugi całkowicie. 2 hours later. No nie możemy nie zrobić tego. Nie, no. Musimy to zrobić, Staba. Ja pierdziu, ja już tutaj w ogóle, już mi się tak w oczach pierdzieli. Tak, waj primosza. No ale ten pierwszy ruch jest dobry, ale jak wykonać drugi? Najlepsza zagadka logiczna, jaką wyrobiliśmy. Ja tu na imprezy rodzinne, po prostu na pokazy. Na pokazy magiczne. Na festy. Later. No, ale znam inną sztuczkę, jestem patrz. Złamany. Ale znam inną sztuczkę. Wiąże to, nie? Jak na filmie. Tak? Już wiesz, że jest zawiązane, nie? Puh. I co? Widzisz? Zawiązanego rozwiązałem. No mam. Jak to zrobiłeś? Po prostu popychałem palcami. No nie, no palcami to... No to tak, jak popychasz palcami, to da się zrobić, tylko to nie jest to. I to w ogóle się tak nie łączy jak tamto. Mi to wyszło, ale ja mu się oszukiwałem. Mi też wyszło. Oszukiwałeś? Też. No to super! Ale jak... Ale patrz, teraz dzięki temu możemy to... rozłączyć. Aha, no i też nie zobaczyłem, kurde, przez ciebie. Tak to rozłączyłeś, że nie wiem jak to szło. Ja uważam tak, o, działa. Ale my nie umiemy. Ale my nie umiemy zrobić tego dokładnie tak jak na filmie.
jak popychamy sobie paluszkami te druty, żeby w odpowiednie miejsca przeszły, to wtedy to działa, nie? Ale tak, takim płynnym ruchem jak z tego lifehacka, to niestety no, nie potrafimy. Ale szczerze, osobiście jest to niezła zabawa, sztaba. Tak. To działa, ale jest trudne. Ale jak już raz opanujecie, tak, to jest wytrych. To jest tak, że musi wam dziadek pokazać i mówi, nie no, tu podegnij. Ja bardziej dziś myślę, że problem jest, że... I patrzcie, jaki fajny drut kolczasty wychodzi. Okay. Nie ma co przedłużać. Idziemy. Wy sobie trenujcie, a my przetrenujemy z nasze schorowane mięśnie. Się zasiedziałem. Czy wiesz, jak powinno się jeść ananasa? Ze smakiem. No dobra, no to, to punkt dla ciebie. Ale pokażę. Punkt dla ciebie, ale patrz tutaj. Szybkie, proste, dobre. Mam nadzieję, że działa, bo jakby sobie można było tak odrywać, będzie super. Tak zwany system na palec grzebalec. Obieranie i jedzenie ananasa w bardzo fajny sposób, tak jak widzieliśmy. Oczywiście na filmiku nie jest pokazane, jak zacząć, więc ja proponuję ukroić tu niedużo i zacząć próbować odrywać. Mi się wydaje, że na filmie było ewidentnie, że oni już jedzą od połowy, a resztę sobie zjedli. Dobra, kroimy, tak. O, ale to będzie dobre. No i co? O. O, proszę. Taki pierwszy testowy. Okej, okay. I teraz próbujemy tak troszkę dalej. O Jezu! Nie, no człowieku, ty robisz z tego szejka. Masz rację, to nie idzie. Moim zdaniem oni oszukali, oni zrobili coś takiego, sztaba. Że patrz, w środku zrobili? Wbrew pozorom, to są takie małe rąbiczki, widzisz? Małym nożykiem. Mogę przynieść mały nożyk. Zrobili coś takiego. Wiesz, w sensie, w tych. Do tego środka. Tak, no. I potem tylko sobie nagrali pięknie. Ciągaj tego niby. Tego. No. No. No już jest bardziej jak na filmie, nie? Tak, oni tak to zrobili. To jest po prostu oszustwo. Patrz. Nie, nie. To nie ma sensu. Szkoda, szkoda tego, szkoda marnacji. Być może jak on byłby taki mocno przejrzały, ale nawet wtedy no też bez sensu, nie? Jakby przejrzał na oczy. Temat jest taki, powiem wam szczerze, mamy ogromny szacunek do żywności. I po prostu jak nie wychodzi, to nie wychodzi. Szkoda marnować. Jeżeli kupujecie po prostu ananasa i chcecie go zjeść sobie od razu, bo jest dobry, ale jeszcze mówię, nie taki mocno dojrzały, to ten pomysł nie ma żadnego sensu. No. Żadnego. Ale nie zastanawiam działa. się, czy zrobienie czegoś takiego... O kurde, teraz o. Już mocno idziesz. O. Ale takie paski chcesz wyciągnąć? A jak w arbuzie nakrajasz go. Teraz no na okej, do kamery, tak? Mamy tutaj kwadrat. O. No, powiem ci. Poczekaj. Czy to make idealnie i patrz, tak. Odrywa się idealnie przy tym tak? Twardym środku. Czy to make sense? Tak, to jest miękkie, to dalej jest miękkie, widzisz? Już zaczyna widać ten prosty środeczek. Tak, to patrz, patrz ty. Ładnie. To make sense, jakbyśmy to ładnie zrobili. No to tak, lifehack nie jest zaliczony, ale twój sposób na cięcie tego troszeczkę w stylu arbuzowym. Zobaczcie. Działa bardzo fajnie. Pach. Tak. Ale odrywa się tak, że... To... No patrz, no. Ty. Bardzo ładnie. Ty, no bardzo ładnie. No mu jest super. Słuchajcie, macie sposób na krojenie ananasa. Ponacinajcie go, tak jak pokazaliśmy. Postawcie go w całości i każdy sobie będzie odrywał. Liga rządzi, liga radzi. Liga nigdy was nie zdradzi. I tak trzeba żyć. Jeżeli chodzi o dzisiejsze lifehacki, dzisiejszą paczkę 5 lifehacków, to ja jestem naprawdę zadowolony. Nie wszystko wyszło, ale maska super. Smarujcie się klejem z rozwagą i oglądajcie nasze inne odcinki.